przed nami kolejne wyróżnienie, wyróżnienie starosty ostrowskiego, które wręczy naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Ostrowskiego, pani Adrianna Rukat. Zapraszam. Szanowni Państwo, ja w dwóch zdaniach powiem, o kogo chodzi. Świetny trener, wychowawca, organizator imprez. Przez ostatnie lata pokazał, że zawodnicy z małej miejscowości mogą osiągać bardzo wartościowe wyniki. Sam w ostatnich latach zorganizował się kilka świetnych zawodów, które są jednymi z najbardziej rozpoznawanych w kraju w karate Kyokushin, a mowa o Zbigniewie Wójcickim. Dobry wieczór Państwu. Mam dzisiaj zaszczyt reprezentować starostę ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego. Niestety pan starosta nie mógł dzisiaj dotrzeć, ale jako jeden z patronów plebiscytu, a także członek kapituły prosił, aby wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym przekazać serdeczne gratulacje. Przekazuję również pozdrowienia i życzenia wytrwałości i pomyślności w zdobywaniu kolejnych sukcesów. A do Zbigniewa Wójcickiego, prezesa i trenera Brokowskiego Klubu Karate Kyokushin Kai, skierował list gratulacyjny. Pragnę serdecznie pogratulować i podziękować za dotychczasową działalność na rzecz rozwoju sportu w powiecie ostrowskim. Dzięki pana aktywności i zaangażowaniu możliwy stał się udział zawodników klubu w rywalizacji na arenie krajowej i międzynarodowej. Pana praca trenerska wyzwala sportowy potencjał w młodych ludziach, pozwala na odkrywanie nowych talentów oraz rozwój uzdolnień. Ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, pozytywna rywalizacja, praca zespołowa to atuty pana podopiecznych, którzy sięgają po najwyższe trofea. Życzę panu dalszych sportowych sukcesów, satysfakcji z pracy i realizacji wszystkich ambitnych planów oraz niesłabnącego entuzjazmu do dalszego działania. Z wyrazami szacunku, starosta ostrowski Zbigniew Kamiński. Jego serce mi kołacze normalnie. Dziękuję bardzo za wyróżnienie pani Adrianie i oczywiście panu staroście. Mi przyszło mieszkać i działać w takim małym miasteczku Brok nad Bugiem. Pewnie państwo znają, byli, może będą. No tam wiadomo, w małym miasteczku, gdzie jest niespełna 2000 mieszkańców, nie jest łatwo działać i coś robić, ale się bardzo cieszę, że nieprzerwanie już od 12 lat klub karate tam działa, się rozwija i jesteśmy w stanie walczyć na matach w kraju, za granicą, a nawet raz udało nam się 3 lata temu wyjechać do Tokio. Także w małej miejscowości też można wiele zrobić. Dziękuję jeszcze raz bardzo za wyróżnienie, bardzo dla mnie znaczące. Z jakich sukcesów osiągniętych w 2017 roku jest pan najbardziej zadowolony? No, w 2017 roku udało nam się rywalizować na matach w Europie, udział w Mistrzostwach Europy, jak również w makroregionach wschodnich, gdzie zdobyła nasza zawodniczka trzecią lokatę i to było najwyższe takie osiągnięcie rangi mistrzowskiej. A jakie są plany na ten rok? No już planujemy w tym roku, w maju, wystartować również na Mistrzostwach Europy, tym razem w Bułgarii, w Warnie. To jest nasz cel w tej chwili. A skąd się bierze taki zapał i chęć uczenia innych? No z wykształcenia jestem nauczycielem, także chyba z tego wynika, że po prostu w ciągu dnia realizuję swoją pracę, a po pracy swoje hobby i również jako nauka i tak wpajanie w młodzieży dobre takie działania i żeby być po prostu na co dzień lepszym człowiekiem. Warto komuś podziękować z tego miejsca? Oczywiście, że warto podziękować wszystkim osobom, którzy otaczają nasz klub, wspierają naszą działalność, pomagają nam w regionie i w naszym tutaj mieście. A również trzeba podziękować rodzinie, że wspierają i wytrzymują brak mojego czasu dla poświęcenia najbliższym. A czego my możemy wam życzyć? Zdrowia. Tego życzymy. Dziękuję bardzo.